Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Ograniczona została nasza mobilność, przez co ograniczone też zostały nasze kontakty z innymi ludźmi, ograniczone zostały nasze kontakty z przyrodą. Za to docenić mogliśmy wartość słowa. A człowiek wypowiada tych słów ponad 10 tysięcy średnio, dziennie podobno. Te przemyślenia skłoniły nas do poszukiwań. Poszukiwań związków pomiędzy słowem, słowem pisanym, słowem mówionym, a tym, co interesuje nas najbardziej, nas jako ludzi i nas jako pracowników Parku Narodowego, czyli pomiędzy słowem a przyrodą. Tym razem od 25 lipca będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentować Państwu nasze przemyślenia w formie wystawy w bardzo gościnnych pomieszczeniach Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego. Wystawę pod tytułem Lepieje, limeryki i inne przyrodnicze wierszyki przygotował specjalnie dla Państwa Babiogórski Park Narodowy. Na otwarcie tej wystawy w imieniu organizatorów zapraszam serdecznie do skansenu w Zubrzycy Górnej.